Cześć, Marcin Skotniczny z Software Mansion jest dzisiaj moim gościem. Co u ciebie, tak na początek? Jesteśmy w biurze, jakby biurze zrobiło na mnie wrażenie ten open space, bo jest naprawdę duży, nawet jak na taką w zasadzie no, korporacyjną budowlę, tak? Tu są, dużo jest takich biur, ale ten open space naprawdę robi wrażenie. Tak, ja mam poczucie, że jeszcze nad tym będziemy pracować. Co u mnie? W sumie w porządku, stresuję się tylko trochę, także... Ludzka rzecz, o tak ci powiem. Tak, myślę, że ogólnie w porządku. Mamy dużo roboty, więc można powiedzieć, że dobrze, z drugiej strony człowiek zmęczony, ale... środek tygodnia, więc... Dużo się dzieje. Słuchaj, a powiedz, dla mnie, jakiego tak laika, jakbyś miał wytłumaczyć, czym zajmuje się Software Mansion? Tak. Jakie świadczy usługi? Tak. Software Mansion, jesteśmy jedną z firm, które w Polsce przyjęło się nazywać Software House. Wbrew pozorom to jest określenie bardziej polskie niż angielskie, w sensie, że dla native'ów języka angielskiego ono znaczy trochę co innego. Dużo bardziej ogólnie i nie kojarzy się z niczym konkretnym. Myślę, że na bardziej takie ludzkie słowa, bardziej ludzkie, bardziej powszechny, przystępny język. Software House to jest agencja programistyczna, czyli w jakimś trybie firma, która świadczy usługi programowania dla klientów. Software house'ów jest w Polsce dość dużo, w szczególności myślę, że przez ostatnie nie 10-15 lat ten rynek się bardzo rozwinął. I świadczą te usługi w różnym trybie, zaczynając od takich firm, które po prostu dostarczają całe projekty, czyli jest sobie, nie wiem, przetarg, czy jakiś inny tryb ofertowania i jak wygrają, to dostarczają cały projekt na koniec oddając klientowi, a z drugiej strony są takie agencje, które świadczą usługi, które powiedzmy taki niezbyt ładny sposób nazywamy body leasing, czyli tak naprawdę są agencje pośrednictwa pracy, można powiedzieć, rekrutują bezpośrednio dla klientów, czyli jest sobie jakaś najczęściej zagraniczna firma, która potrzebuje zbudować zespół w Polsce, w szczególności wybrała sobie Polskę, ma partnera, który po prostu rekrutuje zespół do tego, do projektu na przykład, czy nawet na stałe jako taki outsourcing. My, ja bym powiedział, że jesteśmy trochę po środku, to znaczy raczej pracujemy budując własny zespół, realizując projekty dla klientów, ale model, w którym pracujemy, w szczególności biznesowy model, jest bardziej zbliżony temu body leasingowi, czyli płacą nam za to, że dostarczamy zespół, przy czym zespół jest nasz, to znaczy identyfikuje się z firmą, jest częścią naszego, nie wiem, naszej organizacji, community i tak dalej, i tak dalej. Tak, do tego też dość istotnym elementem jest na przykład ten open space i fajne biuro, żeby ludzie się tu czuli dobrze i po prostu działali efektywnie, byli zmotywowani i tak dalej, i tak dalej. Bo słuchaj, to jest jakby ciekawe, że wy zaczynaliście naprawdę od w zasadzie kilku zleceń, kilku osób, tak? A teraz to jest grubo ponad 100 osób, międzynarodowe kontrakty. Czy to z założenia był taki plan, odkąd zacząłeś się tym zajmować, że firma ma być tak duża? Rzeczywiście zaczęliśmy od 4 osób, może w sumie 5, bo zaraz od razu przyjęliśmy jedną osobę. I urośliśmy teraz około 180 osób. Myślę, że do końca roku dojdziemy do 200. Nigdy nie było wielkiego planu, że urośniemy 50 razy. To jest raczej po prostu konsekwentne działanie. I w zasadzie jak sobie zaczęliśmy sprawdzać historyczne liczby, w sumie parę lat temu, to nam wyszło, że w zasadzie rośniemy z bardzo stałą dynamiką i ta dynamika to jest jakieś 30-40% rocznie, jeżeli chodzi o ilość ludzi. Oczywiście, jeżeli chodzi o przychody i dochody, to jest trochę wyżej, bo w międzyczasie trochę się profesjonalizujemy i jesteśmy, no w ogóle rynek też się zmienia, więc świadczymy swoje usługi drożej, więc to jest, powiedzmy, ta dynamika wzrostu pod względem przychodów jest też około 65-70% rocznie, w zasadzie co roku wyższa. I pewnie tak będzie naprzód. To znaczy, zawsze patrzyliśmy na to, jak będzie firma wyglądać, gdy urośniemy dwukrotnie. Nie wyobrażaliśmy sobie dalej, bo to już nam wydawało zawsze, dużo się będzie musiało zmienić. Nie byliśmy w stanie sobie wyobrazić, jak bardzo.
Ale powiedzmy ten horyzont dwukrotny to jest coś, co jest łatwe do ogarnięcia wyobraźni, a jednocześnie już jest wystarczająco ambitne, żeby jednak ten wzrost był i był ciągły. Więc pewnie nadal tak będziemy robić. Na razie nie widzimy jakichś zagrożeń na najbliższe kilka lat pod tym względem, żeby to utrzymać. Słuchaj, często podkreślacie, że to klienci, już teraz w tym momencie często to oni do was przychodzą i macie też warunki, żeby w zasadzie czasami selekcjonować te oferty. Czy to są jakieś konkretne kryteria, którym się kierujecie? Ciężko powiedzieć o konkretnych kryteriach, w sensie, może się cofnę, bo to, że do nas klienci przychodzą, my sobie możemy wybierać, to w zasadzie można powiedzieć, każda firma może, tylko że to znaczy, my możemy sobie wybierać całkiem rozsądnych projektów, a niektórzy to muszą z jakichś takich naprawdę niezbyt rentownych, niezbyt... Czyli ta wojna ilość i jakość jest u was po stronie jakości, tak? To ja może się cofnął troszeczkę jeszcze o dwa kroki. Mhm. W Polsce ten rynek software house'ów rozwinął się, powiedziałem, 10-15 lat temu. Ja bym powiedział, że jak my zaczynaliśmy, to były pierwsze software house'y, które się już definiowały jako software house, ale jeszcze żaden z nich nie był jakąś dużą firmą. W sensie największy, który wtedy kojarzyliśmy, nie wiem, 120 osób, 100 osób, coś takiego, wydaje mi się. No i można sobie wyobrazić, że to jeszcze nie był to zbyt profesjonalny rynek. To było, powiedzmy, było trochę firm outsourcingowych, ale to były raczej korporacje, które różnią się od software house'ów. W sumie usługa podobna, ale tak naprawdę kulturą. W sensie, że inaczej mówią o tym, co robią, inaczej wygląda... inaczej wyglądają deale, w które wchodzą i tak dalej, i tak dalej. Inaczej zdobywają klientów. Więc rynek software house'ów się pojawił w momencie, kiedy internet, nie wiem, już był na tyle rozwinięty, było dużo możliwości, żeby zatrudniać programistów z daleka. I to wszystko też w międzyczasie uprofesjonalizowało się, tak? No to potem się zaczęło profesjonalizować, tak? Ale pojawiło się to, że jest sobie Polska, gdzie można zatrudnić programistę za, nie wiem, 10 razy mniej niż w Stanach taki programista jest. No i oczywiście ci Amerykanie chętnie by zatrudniali, no ale jak tutaj zatrudniać na drugim końcu świata bezpośrednio ludzi, no bo jest to trudne, nie? Za to pojawiły się firmy, które może nie są 10 razy tańsze, ale 5, 3 mają własny zespół, mają to know-how, są na miejscu i są w stanie rzeczywiście to robić i powiedzmy zarabiać na tej różnicy, tak? I to jest powiedzmy ten powód, dlaczego ten rynek się tak rozwinął. Z czasem, zwłaszcza przez ostatnie lata, jak już zaczęła się pandemia i praca zdalna stała się powszechna, ta różnica znacząco się zmniejszyła. W sensie, że wtedy naprawdę programista zarabiał 1/10 tego, co mógł zarabiać w Stanach tutaj. Teraz to jest 1/3, 1/2, a może jak ktoś jest dobry, to i nie wiem, 2/3 tego, co zarabiają programiści w Stanach średnio. Oczywiście ten rozkład jest różny i to bardzo, bardzo upraszczam to, no ale to już nie ma takiej dużej różnicy w tym i nie ma tak dużo pieniędzy względnie, procentowo do zarobienia, bym powiedział. Tylko na tym, że ktoś jest tańszy, nie? W sensie, że taniej będzie zlecić do Polski niż zatrudnić kogoś na miejscu, nie? Więc to jest, więc software house'y, które powiedzmy na tym się opierały swój sukces, no, mogą trochę docierać do ściany, ewentualnie mogą zatrudniać coraz tańszych, powiedzmy w cudzysłowie, programistów, czyli de facto słabszych, mniej utalentowanych i tak dalej, żeby utrzymywać tą różnicę, no ale to też nie jest droga, moim zdaniem, do jakiegoś wielkiego sukcesu na dłuższą metę. Nawet jeśli dla nich jest, to dla ich klientów niekoniecznie, bo jednak ma to znaczenie, ma to wpływ na to, jaki ten soft potem jest budowany. No więc my gdzieś tam dawno się odczepiliśmy od tego, żeby być tańszym, nie? Tak, żeby w miarę być równo, to już parę lat temu było, żeby nasze usługi kosztowały tyle, co zatrudnienie na miejscu. To powoduje, że klienci już nie myślą o tym, że nam zlecą, bo jest taniej, tylko na przykład, bo jest łatwiej, bo jest lepiej, bo jest, nie wiem, szybciej, elastyczniej i tak dalej, nie? Czyli
tak naprawdę skupiamy się na innych zaletach. Dzisiaj ja bym powiedział, że jesteśmy już, mamy trochę takiego dobrej marki, która powoduje, że możemy nawet być trochę drożsi niż zatrudnienie na miejscu. I to nam też pozwala na zatrudnienie, konkurowaniu powiedzmy z programistami, którzy teraz w dobie COVID-u mają, czy po COVID-owej powiedzmy, dobie mają łatwość w szukaniu pracy bezpośrednio dla ludzi z Ameryki, czy z innych krajów zachodnich. Okej, a na przykład dotarcie tutaj, gdzie jesteście, na pewno mieliście jakieś takie trudności i problemy. No nie wiem, czy to ten czas COVID-u był dla was troszeczkę owocny, czy mniej owocny. Jakie były takie problemy, żeby dojść do tego miejsca, gdzie jesteście teraz? Ja myślę, że główną rzeczą, którą podatki, musieliśmy pokonać... Tak, oczywiście. Nie, podatki akurat uważam, że w Polsce są bardzo niskie i to nie jest w ogóle problem, ale przynajmniej dla branży naszej. Myślę, że to czas po prostu. To wymagało sukcesywnej pracy przez te 10 prawie lat, żeby być w tym miejscu. Tak naprawdę pracy... Nie chodzi mi tutaj, że ciężko pracowaliśmy do połamania pleców i tak dalej, tylko bardziej chodzi o to, że musieliśmy się dużo rzeczy nauczyć, dużo poznać, stworzyć ten network. Jakbyś miał dać sobie sprzed 10 lat jakąś radę albo dwie, to miałbyś jakąś taki złoty środek? Wyjedź, popracuj dla kogoś, wróć za 5 lat i wtedy zacznij robić to samo. I okay. Mając znajomości może jakieś i tak dalej. I pewnie, nie wiem, czy bylibyśmy w tym samym miejscu, ale powiedzmy, że tak. Nie? W sensie to, co po drodze zrobiliśmy, to tak naprawdę zdobyliśmy dużo wiedzy, dużo doświadczenia, które są już takimi dość unikatowymi rzeczami. Oczywiście też powiedzmy od pewnego czasu, to jest jakieś 5-6 lat temu, może powiedzmy 6 lat do uproszczenia, zaczęliśmy trochę bardziej rozwijać rzeczy związane z open source'em, które nam w tym momencie zaczynają procentować już tak marketingowo mocno, więc to bym powiedział, że zacznij wcześniej. Jasne. Ty musisz śledzić gdzieś rynek, jak on wygląda. Kogo możesz nazwać swoją konkurencją największą? Znaczy nie mówię tutaj o markach tylko. Mhm. Jak wygląda teraz konkurencja? Na tle kogo się pozycjonujecie? To są najczęściej właśnie firmy ze Stanów już, czy to są firmy z Polski? Ja bym powiedział, że ciężko to mówić o takiej bezpośredniej konkurencji. To jeżeli miałbym mówić o bezpośredniej konkurencji, to raczej mówiłbym o drugiej stronie tego medalu, bo tak naprawdę my trochę myślimy o tym, że nasi klienci, okej, to są nasi klienci w takim klasycznym rozumieniu tego słowa, czyli ci wszyscy ludzie, którzy nam płacą najwięcej ze Stanów, ale nie tylko. Mhm. A tak naprawdę równie ważną częścią tego to jest rekrutacja, gdzie tak naprawdę więcej problemów mamy z rekrutacją, w sensie trudniejsza jest rekrutacja niż pozyskiwanie klientów. Ten rynek, no, mówmy się, jest bardzo duży niedobór programistów, zwłaszcza dobrych, doświadczonych programistów. I wszyscy by chcieli takich mieć, jeżeli tylko uwierzą, że są dobrzy, nie? Więc ja powiedział, że naszą konkurencji to bardziej myślimy o innych firmach, które mogą rekrutować programistów, którzy mogliby pracować u nas, tak? Nie wiem, mogę to o tym mówić, nie? Ale gdzie jest trochę innych firm. Wydaje mi się, że na krakowskim rynku lokalnym nie mamy za wiele istotnej konkurencji. Jeżeli chodzi o taką istotną konkurencję, no to oczywiście podstawową rzeczą jest opcja pracy zdalnej bezpośrednio dla, no nie naszych klientów, ale dla firm, które ze Stanów na przykład, czy z zachodniej Europy, czy z nie wiem, innego dalekiego wschodu typu Australia, Singapur. I to jest alternatywa, nie? W sensie my oczywiście możemy dać jakąś dodaną wartość pracownikowi, choćby to właśnie biuro, choćby to community, tą społeczność, do którego tu przynależą. Możliwość prawdopodobnie przez to, że rozwijaliśmy tą kulturę, jak pracować, jak zespół powinien działać przez 10 lat, no to prawdopodobnie mamy zdrowszą kulturę niż taki startup, który właśnie się pół roku temu zaczął działać i jest tam, okej, było pierwszych 3 osoby, potem zatrudnili szybko 10. No,
w wielu takich startupach ta praca jest stresująca, nie tylko ze względu na to, że wiadomo, trzeba dużo dowieść szybko, bo trzeba udowodnić inwestorom i tak dalej, ale też z tego względu, że jeszcze ten zespół się nie ukonstytuował, nie, ludzie się jeszcze nie znają, nie wiedzą, na kim można polegać. Czasem się pojawiają osoby, których nie należało zatrudnić, nie? I psują ten zespół. Mhm. Owszem, mogą odejść za te pół roku, albo zostać zwolnione, albo samodzielnie odejść, ale w międzyczasie te problemy się pojawiają. Nie? Więc myślę, że to, co tutaj na tym korzystają też pracownicy, to powiedzmy nasze doświadczenie w budowaniu zespołu. Mm. Mm. Jeżeli chodzi z kolei o klientów, to w klasycznym tego słowa rozumieniu, to jeżeli chodzi o naszą konkurencję, to tak naprawdę główną konkurencją jest zatrudnienie kogoś samodzielnie, bezpośrednio na miejscu czy zdalnie. Bo owszem, jest, tak jak powiedziałem, rynek jest software house'ów duży, ale nie wydaje mi się, że jest nasycony. W sensie, że od strony klientów to nadal jest miejsce na więcej software house'ów. Gorzej, jeżeli chodzi o ilość programistów, gdzie tu rzeczywiście trzeba konkurować dość mocno. Słuchaj, zahaczyłeś o temat, o którym chciałem chwilę porozmawiać, mianowicie o to oprogramowanie open source. To jest chyba coś, w co będziecie szli, co będziecie rozwijać. Tak, znaczy powiedzmy naszym jakiegoś rodzaju unikatowym działaniem, przez unikatowy mam na myśli mało który software house coś takiego rozważa, a już nie mówię robi, to jest właśnie oprogramowanie open source, a w szczególności oprogramowanie, narzędzia dla programistów. Mhm. Więc zaczęło się od tego, że mieliśmy szansę wcześniej zaangażować się w technologię React Native i jej powstawanie. To mój wspólnik właściwie pracował przez chwilę w Facebooku, który tą technologię rozwijał. Jest to technologia do tworzenia aplikacji mobilnych. A może powiedzieć, kto z tego korzysta, albo kto jest taki... Tak, jasne. Tak, jest to... Zaczął... tą technologię oryginalnie stworzył Facebook na swoje potrzeby. My dość szybko podłapaliśmy, bo stwierdziliśmy, że tak, to jest fajna technologia, ma przyszłość i kiedyś to będzie coś dużego. Rzeczywiście teraz jest coś dużego. Teraz oczywiście, oprócz Facebooka, w tym Instagrama, nie wiem, co oni tam mają jeszcze, używa dość intensywnie Microsoft. W szczególności nowe, na przykład wersje Microsoft Office są tak naprawdę napisane w Reactie Native, powiedzmy już trochę zmodyfikowanym, bo to nie jest nie aplikacje mobilne, tylko pod aplikacje desktopowe. Sony na przykład używa bodajże w PlayStation też tak samo do interfejsów. Jest, nie wiem, na przykład Tesla ma w swoich komputerkach pokładowych, z tego co mi wiadomo, na pewno aplikacja mobilna Tesli jest wykorzystaniem, nawet wykorzystuje nasze biblioteki, bo to gdzieś znaleźliśmy w jakichś logach taką informację. Ale nie jeździsz Tesla na co dzień. Nie, ale mój wspólnik, tak już, więc... Będę coraz bliżej. No. Tak, ja na rowerze jeżdżę na co dzień, więc tam nie mam komputera. I to ekologiczne, i to ekologiczne już tam. Tak. No i dużo jest takich, dużo jest różnych firm. Myślę, że każdy ma tam parę aplikacji w komórce, które korzystają z React Native. A to jest jakby rozwój ten jest dochodowy? To jest coś, w czym będziecie widzieć pieniądze? Znaczy dla nas tak naprawdę ten rozwój open source'a to jest bardziej... Może my tak o tym nie myślimy, ale tak naprawdę jest działanie marketingowe bardziej niż bezpośrednio zarabiające pieniądze. Na tym też często zarabiamy bezpośrednio, zarówno pod tym względem, że przychodzą do nas klienci, że wykorzystują naszą technologię i mają problem i wykorzystają, potrzebują jakiegoś doradztwa. Wszystko. Lub, nie wiem, poprawienia im czegoś, pomocy w tym. Mhm. I na tym rzeczywiście jesteśmy w stanie trochę zarabiać. Mamy też klientów, którzy tak naprawdę... klientów, może bardziej partnerów, którzy nam po prostu chcą sponsorować ten rozwój tego open source'a, ponieważ sami używają. Albo na przykład chcą też być widziani w rynku pracy w szczególności, jako istotni kontrybutorzy, jako po prostu po to, żeby rekrutować. Więc to działa.
W każdym razie najbardziej, najistotniejszym, powiedzmy, takim czynnikiem przychodowym to jest to, że klienci, którzy chcą użyć naszej technologii, znaczy, którzy używają naszych technologii, widzą, że jesteśmy agencją, mogą nas przyjść i stwierdzić, ci goście potrafią fajne rzeczy stworzyć, fajnie byłoby z nimi pracować, nie? Nawet jeżeli to nie chodzi o to, żeby bezpośrednio pracować nad tą technologią. To jest może trochę zaskakujące, ale to często konwertuje się w deale, które są dużo szersze niż tylko, nie wiem, robienie aplikacji mobilnej, bo po prostu są klienci, którzy doceniają kulturę programowania, którą tu rozwinęliśmy, której efektem jest ten open source, a nie, że od razu chodzi tylko o ten open source. Tak, ale powiedziałem, że są to aplikacje mobilne. Chwilę później zaczęliśmy też tworzyć troszeczkę innego rodzaju oprogramowanie do streamingu. Jeszcze wtedy streaming nie był aż taki popularny, ale akurat jak się COVID pojawił, to dobrze było mieć taki... No zaczął wystrzeliwać wtedy. Tak, tak, tak. I teraz widzimy też powoli... To jest trudniejszy temat. W sensie to jest trudniejsza technologicznie działka, więc dłużej nam to zajęło i powiedzmy takich półtora, dwa lata temu zaczęliśmy widzieć, czyli powiedzmy po 4 latach pracy nad tym, zaczęliśmy widzieć jakąś trakcję, to, że zaczęli się pojawiać ludzie, którzy są zainteresowani tą technologią. I dzięki temu zaczęły tam się pojawiać pewne projekty, czy związane bezpośrednio z wykorzystaniem naszej technologii Membrane, czy też po prostu tak samo jak w przypadku React Native. Ktoś zobaczył, że mamy tutaj fajną kulturę programowania, chcą z nami pracować i robimy różne rzeczy. No i teraz też mamy troszeczkę od jakiegoś roku, półtora, myślę, zaczęliśmy też działać w sferze blockchain, gdzie też zaczęliśmy mieć jakieś pewne pierwsze narzędzia open source'owe. Powiedzmy, jeszcze bym nie powiedział, że to procentuje, ale myślę, że to się stanie w nie bardzo dalekim czasie. Ale trzeba się liczyć z tym, że to trwa. To nie można tak zrobić czegoś i za 3 miesiące mieć. To jest raczej konsekwentna praca przez wiele lat, która dopiero po pewnym czasie da zwrot. A na przykład taki wzrost, nie wiem, wartości biznesowej, czy wzrost po prostu biznesu, czym jest dla ciebie? Czy to jest na przykład, że zatrudniacie więcej osób, czy że większy masz zysk, czy nie wiem, ta właśnie dywersyfikacja, tak, że na kilku płaszczyznach działacie i dajecie sobie radę. Co to jest dla ciebie, wiesz, taki tak, wzrost biznesu? Model biznesowy, w którym pracujemy, jest taki, że tak naprawdę w taki czy inny sposób, zazwyczaj bezpośrednio, czasami trochę w bardziej złożony sposób, ale klienci nam płacą de facto za godziny przepracowane. Więc nasz wynik finansowy po lekkim uproszczeniu to jest ilość ludzi razy ile procent godzin jest fakturowana razy średnia stawka, powiedzmy, nie? Więc żeby mieć wzrost biznesu, to można podprawiać wszystkie 3. Jeżeli chodzi o obłożenie, czyli ten procent fakturowany, no cały czas utrzymujemy się bardzo wysoko i tutaj nie da się wiele więcej zrobić, 100% nie przekroczymy, chyba że nie będą to za bardzo uczciwe działania, to wtedy słyszałem o takich historiach. Jeżeli chodzi o stawki, to je sukcesywnie podnosimy i one rosną szybciej, myślę, niż rynek, ale no to też nie będzie nigdy wzrost większy niż, nie wiem, 20% rocznie, bo po prostu są pewne sufity, których nie przeskoczymy za szybko. Więc tak naprawdę kluczowym czynnikiem jest wzrost zespołu. Dla mnie to jest trochę odwrotnie, to znaczy bardziej mnie personalnie zawsze motywowało wzrost zespołu, a po prostu to, że pieniądze z tego bezpośrednio wynikały, w sensie wzrost wyników finansowych, to była taka poboczna trochę konsekwencja, no ale oczywiście to mówię tutaj o moich osobistych motywatora. Więc tak, dla mnie podstawowym czynnikiem, kiedy ja myślę o wzroście, to myślę o wzroście zespołu. Dlatego jak zacząłem mówić o dynamice, to zacząłem mówić o dynamice wzrostu zespołu, a dopiero potem dynamikę wzrostu finansowego. Wrócę może do tego open source'a, bo tak w zasadzie przypomniało mi się, że miałem zapytać o to i to jest dosyć ciekawe, czy to jest oddzielnie wydzielony zespół, który się tym zajmuje? Specjaliści, albo nie wiem, był jakiś meeting i ktoś powiedział, strasznie chciałbym to robić i podnieśli ręce, przeprowadzili się do innego z pokoju.
Ja bym powiedział, że to jest w tym momencie trochę tak, ale to nie jest tak, że to jest to całkowicie osobny dział. To znaczy, w każdym z naszych obszarów, gdzie tworzymy open source, zaczęło się od tego, że gdzieś tam był pomysł wynikający z projektów, które realizowaliśmy. I najpierw ten pomysł to była trochę, może nie praca, może nie po godzinach, ale powiedzmy w wolnych przebiegach, można powiedzieć, kiedy nie było niczego ciekawszego. Ewentualnie tam robiąc bardzo mały zespół, taki stały. Ewentualnie go zwiększając, jak się ktoś pojawia dostępny, kto ma akurat fajne doświadczenie i może wzbogacić ten zespół. Tak naprawdę w zasadzie we wszystkich trzech obszarach, które mamy, ten zespół jako osobny zespół, już powiedzmy z osobną, nie wiem, wręcz tożsamością wyodrębnioną, to się zaczęło dziać w ostatnim roku, dwóch. I teraz rzeczywiście, no w jakimś tam stopniu, zwłaszcza jeżeli chodzi o ten software związany ze streamingiem, to można powiedzieć, że trochę tworzy się firma w firmie. Jeszcze może nie na poziomie finansowym, nie tworzymy osobnej księgowości i tak dalej, ale już jest ten zespół, zaczynamy go wyodrębniać. W ogóle planujemy otworzyć drugie piętro tutaj w tym biurowcu i prawdopodobnie dostaną jakiś tam wydzielony fragment biura, w którym będzie bardziej dostosowany do ich potrzeb specyficznych. O takiej odporności biznesu chciałem porozmawiać jeszcze chwilkę. W zasadzie mamy teraz kryzys. Są jeszcze sprawy po-covidowe, które gdzieś komplikują niektóre rzeczy w biznesie. Jak wy sobie radzicie z tym wszystkim? No bo tego jest sporo. Pytam jako, wiesz, przedsiębiorcy po prostu. No. Myślę, że dobrze. Ogólnie kryzys związany z COVID-em nas dotknął bardzo mało, mimo że wiele firm z branży dotknął. Teraz tak samo zaczął się trochę kryzys na rynku inwestycyjnym, co oczywiście dotyka, mógłby nawet nas dotknąć, ponieważ nasi klienci to startupy, które rzeczywiście czerpią mocno z rynku kapitałowego, ale nie dzieje się to na razie, w sensie nie spodziewam się, że to się w ogóle wydarzy, ponieważ zawsze od początku staraliśmy się robić dużo rzeczy, żeby się czuć bezpiecznie, to znaczy pierwsza rzecz to jest dywersyfikacja, zarówno jeżeli chodzi o klientów. Wiele innych software house'ów na przykład miało jakiegoś dominującego klienta, który gdyby odszedł, no to mógłby położyć biznes w 3 miesiące, tak? Jednak generalnie software house'y rzadko kiedy mają zapasy gotówki dalej niż na 2-3 miesiące. Więc my zawsze staraliśmy się nie mieć nikogo takiego, ale to działa trochę podwójnie, bo nie dość, że powoduje bezpieczeństwo takie finansowe i ogólne płynności biznesu, ale też powoduje, daje nam pewną niezależność, to znaczy mamy zawsze dobrą pozycję negocjacyjną z każdym z naszych klientów, w sensie nikt nam nie może powiedzieć, że chce, żebyśmy pracowali inaczej, w taki sposób, który był niezgodny z tym, jak my chcemy pracować, ponieważ zawsze możemy go zmienić albo powiedzieć mu: okej, tu konkurencja tak pracuje, możecie tam iść. Chcecie? My sobie tu poradzimy. Na szczęście nie musimy tego robić często, ani prawie nigdy. Z drugiej strony też mamy dość dużą dywersyfikację, jeżeli chodzi o technologię, bo zarówno robimy aplikacje mobilne, webowe, robimy rzeczy związane ze streamingiem, rzeczy związane z blockchainem teraz aktualnie. Tak, jest dużo różnych rzeczy i nawet jeżeli jakaś dziedzina by traciła na znaczeniu, to mamy inne, które zyskują i to się wszystko wyrównuje. To też nam pomaga z programistami, bo programiści po prostu lubią mieć różnorodną pracę. W sensie przynajmniej ci bardziej ambitni nie chcą na przykład przez całe życie robić tylko aplikacji mobilnych, tylko chcieliby też spróbować coś zupełnie innego dla odmiany, nie? Więc to nam też pomaga w tej rekrutacji. Z trzeciej strony mamy taką, wydaje mi się, zdrową dywersyfikację. Niby większość naszych klientów to startupy, ale są na bardzo różnym etapie rozwoju. Niektóre z tych startupów mają zapasy gotówki na kilka lat, niektóre mają krótki horyzont pod tym względem. Niektóre mają własne przychody i które są zależne od rynków kapitałowych, niektóre mają przychody, które są w ogóle, nie wiem, konsumenckie, więc powiedzmy, że to, czy akurat giełda spada, czy nie, to nie ma znaczenia dla nich. Sumarycznie też ważne jest dla nas to, że my musimy
wybieramy sobie tych klientów też trochę w taki sposób, żeby no to były rozsądne biznesy, tak, żeby to nie decydujemy się z kimś pracować tylko dlatego, że zapłacić ciut więcej. Musi być to u nas poczucie, że ten biznes, który za tym stoi, ma sens. W sensie, że to nie ma krótkich nóg i nie padnie za pół roku, tylko rzeczywiście jest szansa, że to się rozwinie bardziej. Więc no, myślę, że to sumarycznie okazało się, że to rzeczywiście działa. Przynajmniej w sensie, rzeczywiście nie mamy takich problemów związanych z... Pojawia się kryzys, ludzie się tu jakoś bardzo, bardzo nie boją, my się nie boimy. Rzeczywiście jak się pojawił COVID, to ze dwóch klientów straciliśmy, ale za to pojawiło się trzech innych z innej działki trochę. Na przykład nie mieliśmy wtedy jeszcze żadnych projektów e-commerce'owych. Jak się rozwinął COVID, no to oczywiście e-commerce wzrósł, więc pojawił się jakiś inny. Tak? To też ta konsekwencja naszej dywersyfikacji technologicznej, że możemy się zajmować dużą ilością różnych rzeczy. Więc myślę, że jesteśmy pod tym względem lepsi. Też mam poczucie, że jeżeli chodzi o naszych klientów, też staramy się zawsze mieć taką dość bliską współpracę, żeby oni się czuli też z nami związani i też bardziej może nawet zależni od nas, co powoduje, że jeżeli będą ciąć koszty, to najpierw będą ciąć gdzie indziej. I to teraz też widzimy, że na przykład mamy klienta, który jednego z większych naszych, który ogłosił gdzieś tam w maju tak zwany hiring freeze, że nie będą rekrutować, ale u nas mogą, tylko nie na miejscu, bo dla nich to łatwiej u nas rekrutować niż tam na miejscu. Po prostu robimy to lepiej niż oni. Jakie wyzwania wiążą się gdzieś z tym waszym skalowaniem, o którym rozmawialiśmy już trochę wcześniej? Tak, więc tak jak powiedziałem, wyobrażamy sobie, co będzie, jak urośniemy dwukrotnie i mamy w miarę stałą dynamikę wzrostu, więc w zasadzie rzecz biorąc... I to jest ta sama dynamika, która utrzymuje się... Tak. Oczywiście były jakieś tam parę lat temu gorsze lata, gdzie to, jeżeli chodzi o ilość osób, to było 25% wzrostu, a nie 30%, ale w ostatnich latach to jest bardziej 40%. Sumarycznie to znaczy, że podwajamy się z grubsza co 2 lata, może 2,5, tak, jeżeli chodzi o ilość osób w zespole. Tak naprawdę naszą wartością, którą budujemy, to jest oprócz tego, że budujemy jakiś ten open source, który działa, przyczynia się do, ułatwia nam zdobywanie klientów, to tak naprawdę budujemy pewnego rodzaju, z tym przede wszystkim firmą HR-ową. My dostarczamy miejsca pracy i to jest nasza przewaga, powiedzmy, konkurencyjna. I teraz, żeby dostarczać dobre miejsca pracy, to oczywiście to nie są tylko pieniądze, nie? W sensie pieniądze są ważne oczywiście, ale zwłaszcza dla programistów to jest jeszcze rozwój, to jest, nie wiem, satysfakcja z pracy, to, że to, co się robi jest, nie wiem, ma jakiś pozytywny impact, to, że jest przestrzeń, nie wiem, do nauki i tak dalej, i tak dalej. Więc ciężko to przeskoczyć i nagle stwierdzić, dobra, nie mamy nikogo, zatrudniamy 400 osób i będzie fajnie. Nie. W sensie, że my tak naprawdę tę prędkość wzrostu ograniczamy też od góry. Moglibyśmy ją przyspieszyć pewnie do 50-60% rocznie, ale to jest, zaczyna być ryzykowne. To znaczy generalnie organizacje, które tak rosną szybko, mają problemy różnego rodzaju związane z kadrami. To znaczy ludzie się nie znają. Trzeba dużo ludzi na raz wdrożyć. Spada efektywność pracy. Pojawiają się różne konflikty wynikające z tego, że jest nagle dużo różnych nowych osób, które się nie znają. Wymagany jest management, który nie zdąży po prostu się wdrożyć, nauczyć, jak działa organizacja i tak dalej, i tak dalej. Nie, więc przyjęliśmy, że to jest po prostu zdrowy wzrost, podwajamy się co 2 lata, czasem trochę wolniej, czasem szybciej, ale generalnie wydaje mi się, że wystarczająco szybko. W sensie myślę, że wiele biznesów chciałoby mieć wzrost na tym poziomie. Tak, zwłaszcza, że jest konsekwentnie przez te 10 lat. Z drugiej strony ten wzrost jest też potrzebny dla organizacji. To znaczy to, że jest ten wzrost, powoduje, że ludzie mogą rosnąć raz z firmą. I jak my zaczynaliśmy, te, powiedzmy jak jeszcze tak 8-7 lat temu byliśmy postrzegani jako takie okej, fajne miejsce, można sobie chwilę popracować, a potem poszukać czegoś na poważnie. Zdobyć tu jakieś doświadczenie, nauczyć się czegoś, a potem szukać jakiejś poważniejszej pracy. Oczywiście w międzyczasie firma urosła, stała się już tym poważniejszym miejscem i ludzie zostali. No ale to, że organizacja rośnie, powoduje, że pojawiają się coraz ważniejsze role do obsadzenia, coraz większej organizacji, więc te osoby jak rosną, też mają tutaj przestrzeń dzięki temu. Więc wyobrażamy sobie, co będzie przez najbliższe 2 lata i planujemy konkretne działania, ale absolutnie nie uważamy, że za 2 lata będzie
za 2 lata też będziemy myśleć o tym, zawsze tak było, będziemy myśleć, że znowu urośniemy 2 lata. I myślę, że spokojnie ten 4-krotny wzrost to daje nam te, powiedzmy, 4-5 lat horyzontu planowania, którym czujemy się dość... Zagrożenia są, ale jakoś na bieżąco je obsługujemy. To też jest ważne, że przy wzroście organizacji nie takim szybkim, na bieżąco tą organizację dostosowujemy. Nie musimy od razu projektować organizacji, która będzie w stanie działać przy 1000 osób. To się dzieje organicznie i w taki bardziej kontrolowany i bezpieczny sposób. I to powoduje też, że nie pojawiają się jakieś wielkie kryzysy. Software Mansion. Najbliższe plany, jakbyś mógł tak powiedzieć. Najbliższe plany. Z rzeczy, które... Tak biznesowo robimy to samo cały czas. Nowi klienci, rekrutacja i tak dalej. Raczej nie zmieniamy tutaj wiele. Jedna rzecz, którą cały czas, od jakiegoś roku zaczynamy powolutku działać, to jest próba wyjścia do innych miast z rekrutacją. Mm-hmm. W tym momencie na przykład na staży przyjęliśmy 4 osoby z Warszawy. Okay. Są zadowolone, pewnie tam wrócą, powiedzą, że fajnie u nas. Myślę, że to będziemy rozszerzać na inne miasta. Zarówno w trybie, że kogoś będziemy chcieli zaciągnąć do Krakowa, żeby się przeprowadził, zrelokował, jak i w trybie, żeby kogoś zatrudnić zdalnie. Pewnie też będziemy to rozważać. W tym momencie nie rekrutujemy zdalnie, tym może jesteśmy trochę w awangardzie, nie, może nie w awangardzie, bo awangarda myślę, że... jest odwrotnie, tak? Ale tym odbiegamy od tego, co się dzieje na rynku, co nie znaczy, nie pozwalam ludziom pracować zdalnie. W sensie chcemy, żeby ludzie poznali się, byli trochę na miejscu, a potem mogą pracować zdalnie, jak potrzebują. Ale też rozważamy gdzieś tam w dalszym horyzoncie, żeby potencjalnie otworzyć biuro w innym mieście. Tylko trochę jeszcze nie wiemy, jakim modelu. Czy to rzeczywiście jakieś biuro, próbujemy kopiować to, co tu, czy coś nowego wymyślamy. Z innych działań. Cały czas pracujemy nad tym, żeby wejść na giełdę. To znaczy, troszeczkę spowolniliśmy nasze plany ze względu na sytuację na rynku, na giełdzie i ogólnie rynku kapitałowym, ale wciąż to jest plan na przyszły rok, raczej pierwsza połowa przyszłego roku. Oczywiście New Connect, nie główny parkiet. Jeszcze tak. Nie główny parkiet, może za jakiś tam czas. Tak naprawdę celem naszego wejścia na giełdę nie jest to, co jest zazwyczaj celem dla większości firm, to znaczy nie idziemy tam po to, żeby pozyskać jakoś dużo kapitału na rozwój. Naszym podstawowym celem jest możliwość stworzenia fajnego programu motywacyjnego. Wiem, że to jest dość rzadkie, ale tak naprawdę najlepsi pracodawcy na świecie, czyli nie wiem, jakieś firmy, które są postrzegane jako takie najbardziej wymagające, najlepiej płacące, typu nie wiem, Google, Apple, Tesla i tak dalej, one wszystkie są w stanie i robią to, oferują swoim pracownikom pakiety akcji w ramach wynagrodzenia jako dodatek. I też chcielibyśmy móc to robić, nie? Jeżeli chcemy pretendować do tego, że chcemy być tak najlepszym pracodawcą, no to jak wszyscy pracodawcy najlepsi robią coś, co ma sens, bo umówmy się, czasem robią rzeczy, które nie mają sensu, to też chcemy to zrobić, bo ma to sens. Oczywiście wejście na rynek, na giełdę da nam też pewnie i będziemy mieli to na uwadze, że możemy w pewnym momencie sięgnąć po kapitał dzięki temu, ale w tym momencie naszym głównym celem jest stworzenie programu motywacyjnego. Cóż, dziękuję, że znalazłeś dla nas czas w tym... Jakże uroczym budynku, powiedziałem ci, że ten open space bardzo mi się podoba. Widziałem jeszcze jakieś owoce, więc chyba się przejdę, zaraz coś zjem. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę i życzę wszystkiego dobrego. Super, dzięki wielkie.